Jest wtorek, 3 grudnia. Zapraszamy na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. Do dwóch razy sztuka. Gliwice po raz kolejny spróbują sprzedać budynek przy ulicy Mitręgi, w którym kiedyś mieściła się dyrekcja huty. Do pierwszego przetargu nie zgłosił się żaden chętny. Z uwagi na brak wpłaty wadium, czyli też nie brak zainteresowania na rynku tego typu obiektem, zdecydowaliśmy się na ponowienie tego przetargu. 6 grudnia odbędzie się drugi przetarg i obniżenie ceny w stosunku do pierwszego przetargu. W pierwszym przetargu wywoławcza cena wynosiła 7,5 miliona złotych. Obniżono ją jednak do 6 milionów i 700 tysięcy złotych. Potencjalnych kupców ma zachęcić nie tylko obniżona cena, ale i atrakcyjność budynku, który w środku skrywa wiele architektonicznych perełek. Dodatkowym atutem ma być umiejscowienie nieruchomości w ścisłym centrum miasta. Ten budynek ma takie duże znaczenie reprezentacyjne i tutaj poszukujemy inwestorów, którym właśnie na takim obiekcie zależy. Oczywiście bliskość czy sąsiedztwo obiektu, który miał tam powstać, byłaby dużym atutem z pewnością tej nieruchomości. Natomiast możliwości zagospodarowania i wykorzystania tego obiektu przy Mitręgi też są duże. To jest tak naprawdę bardzo piękny obiekt. On oczywiście od wielu lat jest nieużytkowany, więc wymaga też dużych nakładów inwestycyjnych. Natomiast ktoś, kto dysponuje taką gotówką i wyobraźnią, co można tam zrobić, rzeczywiście ma duże pole do popisu. Nieruchomość przy ulicy Mitręgi nie jest wpisana do rejestru zabytków, co powinno ułatwić potencjalnemu nabywcy jej remont. Posiada jednak zabytkowe wnętrza. Do rejestru zabytków wpisane jest wyposażenie gabinetu dyrektora i takiej sali konferencyjnej. My mamy zinwentaryzowane ruchomości, te ruchomości są wpisane do rejestru zabytków. To są przepiękne malowidła wykonane na podkładzie drewnianym, które rzeczywiście przedstawiają sytuacje związane z hutnictwem. To jest taka tematyka. Przepiękne, chociaż już nadgryzione zębem czasu, biurka dębowe, kominki, naprawdę te pomieszczenia mają swój charakter. W przypadku malowideł i mebli ich wymiana lub renowacja będą wymagały więc specjalnej zgody, której udziela konserwator zabytków. Ale budynek przy Mitręgi to nie jedyna nieruchomość, którą zarządza miasto. Żeby zminimalizować koszty utrzymania i zapewnić jak najlepszą eksploatację nowych obiektów, miasto zdecydowało się na oddanie w dzierżawę nowoczesnych hal, które powstały przy szkołach, przy ulicy Górnych Wałów, Kozielskiej i Partyzantów. Ten sam los czeka kolejną halę przy ulicy Chorzowskiej. W trakcie budowy jest hala przy ulicy Chorzowskiej 5. To też jest przy zespole szkół. Natomiast tutaj też w perspektywie kilku najbliższych miesięcy będziemy chcieli wydzierżawić ten obiekt. Natomiast największą halą, którą również będziemy chcieli wydzierżawić, oczywiście jest hala Gliwice. Hala widowiskowo-sportowa Gliwice i to jest dla nas duże wyzwanie. A czy tym razem uda się sprzedać budynek przy ulicy Mitręgi? Okaże się 6 grudnia. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice. Gliwicki Technopark czeka na zmiany. Trwa przetarg na rozbudowę i doposażenie drugiego budynku. Nowy obiekt ma mieć powierzchnię około 1500 m2. Zaczniemy zagospodarowywać działkę, którą przekazało nam miasto tutaj za budynkiem. I to będzie pierwsza część od strony Agencji Rozwoju Lokalnego. Tam w drzewach zostanie wybudowany ten budynek, taka dosyć prosta bryła, budynek podobny, jeżeli chodzi o elewację do bieżącego budynku Technoparku, więc będzie się to wpisywał w to, co jest budowane od kilku lat, także Wydział Nowoczesnych Technologii, który powstał. W nowych pomieszczeniach ma znaleźć miejsce kilkanaście firm, zarówno tych początkujących, jak i działających od lat na rynku. Zyskają nie tylko pomieszczenia do działania, ale też, a może przede wszystkim, wsparcie merytoryczne. Budynek jest oczywiście na
narysowany, zaprojektowany i za tydzień, może półtora będzie wynik przetargu, mam nadzieję, że pozytywny, który umożliwi rozpoczęcie budowy. Cała dokumentacja już jest gotowa, a wszystko jest tak naprawdę przygotowane do wbicia pierwszej łopaty. A to będzie inkubator dla branży ICT, czyli dla informatyki. Jak wiemy, informatyka jest tak naprawdę w połączeniu ze wszystkimi innymi branżami, więc może kluczową pewną dominacją będzie ICT, natomiast dla różnych branż. A to jest budynek, który ma być gotowy do końca przyszłego roku. Oprócz wynajmu pomieszczeń, doradztwa i pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych, Technopark dysponuje też laboratoriami. W sumie Gliwicki Park Naukowo-Technologiczny przeprowadził ponad 3,5 tysiąca godzin szkoleń w zakresie przedsiębiorczości akademickiej. W przeciągu ostatnich 5 lat przeszkolił też ponad 1000 pracowników przedsiębiorstw i przeprowadził 300 audytów. Jego główna działalność to jednak inkubowanie i pomoc w rozwinięciu przedsiębiorstw. My zajmujemy się takim bezpośrednim wsparciem firm, a więc my je inkubujemy od momentu pomysłu. Takich instytucji w Gliwicach, w województwie jest mniej, które świadczą jeszcze bardzo dosyć skomplikowane doradztwo dla firm. I widzimy, że faktycznie zainteresowanie ze strony pojedynczych osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą, jest spore tych firm, a wyinkubowaliśmy poza parkiem przez ostatnie 2 lata 60, więc liczę na to, że teraz również w parku te nowe firmy będą mogły znaleźć miejsce i że zainteresowanie będzie spore. Gliwicki Technopark do tej pory może pochwalić się 13 zrealizowanymi projektami i 11, które są w trakcie realizacji, w sumie wartymi 42 miliony złotych. A wraz z rozbudową możliwości Technoparku w tym zakresie mają się zwiększyć. W tym pierwszym momencie, kiedy mamy pomysł i chcemy szybko ten pomysł przekuć w pomysł biznesowy. Pomagamy tworzyć modele biznesowe, pomagamy tworzyć biznesplany, często odwodzimy od zamiaru utworzenia firmy, ponieważ przekazujemy informację, że ten pomysł może jest jeszcze słabo przygotowany, a chcemy w taki dosyć spokojny, przemyślany sposób rozwijać się i jakby to sito firm, które też tutaj dopuszczamy do parku, ma na tyle małe oczka, żeby wychwytywać tylko i wyłącznie na naprawdę dobre firmy, które możemy potem z dumą pokazywać w całej Polsce. Koszt budowy i wyposażenia nowego budynku Technoparku to ponad 4,5 miliona złotych, z czego 2,5 miliona to dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego, a także z miasta. Reszta wydatków zostanie pokryta ze środków własnych spółki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku już po raz 22. Finał jak co roku odbędzie się w wielu polskich miastach, ale Gliwice szykują coś specjalnego. Tegoroczna impreza obejmie swoim zasięgiem nie tylko główną scenę, która tym razem będzie rozstawiona na rynku. Masa niespodzianek. Przede wszystkim w tym roku całkowicie odświeżona konwencja gliwickiego WOŚP-u. Robimy to wszystko w innym miejscu, w innej formie. Wszystko nie odbędzie się na Placu Krakowskim, tak jak przez ostatnie lata, tylko na Starówce, na rynku i w całym tym kompleksie nowo wyremontowanym w mieście. W tym roku orkiestra zagra dla seniorów i najmłodszych. Dlatego na 4 mniejszych scenach na gliwickiej Starówce będzie można usłyszeć m.in. folk, muzykę alternatywną, pozytywne reggae i grupy seniorów, które zaprezentują program muzyczny i teatralny. Przez cały dzień na wszystkich scenach będzie ruch, będą specjalni koordynatorzy tych scen. Będzie się działo mniej więcej od godziny 11 do godziny 19. Po godzinie 19 chcemy wszystkich sprowadzić tutaj na płytę rynku, gdzie odbędzie się na tej głównej scenie Światełko do nieba i później Gwiazda wieczoru. Gliwicki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie chce jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, ale zapewnia, że w dniu finału, 12 stycznia, cała Starówka będzie tętnić życiem, a Gwiazda wieczoru zaserwuje gliwiczanom dużą dawkę pozytywnej energii rodem z Jamajki. Na dzień dzisiejszy wiemy już na pewno, że gwiazdą wieczoru na gliwickim rynku będzie zespół Wawa Muffin. Przez te wszystkie sceny, gdybym miał tak powiedzieć, to mniej więcej wyjdzie około 20 zespołów.
no w ciągu tego całego dnia wydaje się to sporą grupą. No będzie to wszystko rozsiane po całym rynku. No chcemy stworzyć taką bardzo ciepłą atmosferę w uliczkach. Ale koncerty to tylko część atrakcji gliwickiego finału. Przed imprezą odbędzie się 6. turniej futsalu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wpisowe od drużyn, które wezmą w nim udział, zostanie przekazane na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. A w dniu finału na rynku będą czekały atrakcje dla najmłodszych. Będą specjalne animacje dla dzieci. Koleżanka Ania będzie prowadziła tutaj pod sceną na rynku zabawy, konkursy, w taką formę współpracy właśnie z dziećmi i z mieszkańcami. Osoby, które będą przez cały dzień się przewijały przez rynek, będą miały ten punkt zaczepienia, będą mogły podejść, zapytać, co się dzieje. Tegoroczny gliwicki finał akcji będzie wyjątkowy, bo Stowarzyszenie GTW organizuje go już po raz 10. W tym roku taka rozbudowana dosyć forma ze względu na to, że jest to 10. raz z rzędu, kiedy organizatorem jest Stowarzyszenie GTW. No i taki mały jubileusz i taka próba może odnowienia tej formuły, która już od lat jest stała i odbywa się na tym głównym placu w Gliwicach, czyli na Placu Krakowskim. Tym razem coś innego. Wiemy, że tutaj starówka jest też wyremontowana, kończą się remonty, więc chcemy jakoś to też pokazać. Jest to ciekawe miejsce, no i dużo możliwości daje. No i chcemy spróbować, jak to będzie. Ale sercem akcji, jak zwykle, będą wolontariusze. Gliwicki sztab wciąż poszukuje chętnych, którzy wyruszą z puszkami i serduszkami w miasto i tych, którzy pomogą zorganizować koncertowy dzień na starówce. Chodzi o to, żeby na tych wolontariuszy trochę polować. Na pewno zapewniamy Państwa, że będą oni wszędzie, bo dążymy też do tego, żeby wychodzili też poza centrum, na wszystkie dzielnice, żeby to było jak najbardziej rozpowszechnione wszędzie. Nie tylko w centrum, gdzie tutaj się będzie bardzo dużo działo w ciągu dnia, ale żeby w ciągu dnia ci wolontariusze byli na wszystkich dzielnicach, a dopiero na sam wieczór przychodzili tutaj i była ta kumulacja tego kwestowania, tej zbiórki, tej zabawy, radości. Podczas ostatniej akcji gliwicki sztab zebrał ponad 130 tysięcy złotych. Czy podczas nadchodzącego finału uda się pobić ten rekord? Wszystko zależy od hojności gliwiczan. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice.